Czasami słowo, które otrzymujemy od Boga, jest słowem na nową drogę. Czasami znaki, które otrzymujemy, potwierdzające to słowo, rozsiane są w różnych miejscach. Stoję na początku długiego korytarza schroniska dla bezdomnych i wołam: Już pora, już pora zacząć nowe życie. Głos niesie się po korytarzu. Mężczyzna spakowany wychodzi z torbą, ma dwie torby, wsiada do samochodu. Wczoraj dowiedział się, że znalazło się miejsce i praca i mieszkanie. Niedowierza, mówi: Wiesz co, wszyscy mi w schronisku niedowierzają, że takie miejsce i taka praca jest dla mnie. To niemożliwe. A jednak, wczoraj byliśmy razem na mszy, adoracji. Bóg czyni cuda. Kiedy jesteśmy w kasie biletowej, kobieta mówi: No, ale nie ma już miejsc, siedzących na trasie. Nie szkodzi, na pewno się znajdą, to ważna trasa i ważny dzień, odpowiadam. A kobieta uśmiecha się. Bezdomny mężczyzna ze schroniska mówi, wiesz, popatrz, ta pani w barze chciała nam dać za darmo kawę. To niesamowite, a czy ty wiesz, że na kolędzie otrzymałem obrazek z napisem podnieś rękę Boże dziecię i ześlij obfite błogosławieństwo. Zobacz, i to mi się wydarza. Naprawdę wsiądę w pociąg. Tak, tak, wiesz co? Otwórzmy Pismo Święte. Mężczyzna wyjmuje z torby małe Pismo Święte. Chodź, pomodlimy się o Słowo Boże i otworzymy je na Twoją nową drogę. Mężczyzna po modlitwie otwiera. O, początek rozdziału. Co zrobić? Wiesz co? Może pomódlmy się jeszcze raz. Stoimy przy torach kolejowych, zaraz nadlejdzie pociąg. Mamy małą chwilę. Dobrze, pomódlmy się jeszcze raz. Panie, daj nam słowo, Duchu Święty, przyjdź do nas. Otwieramy. O, znowu początek rozdziału. Jednym słowem wprowadzenie. I nagle ten bezdomny mężczyzna ze schroniska wypowiada słowo, które zapamiętam. Wiesz co? To jest słowo dla mnie. Przecież ja zaczynam nowy rozdział życia. Zatkało mnie. Lepiej tego ująć nie mógł. Bóg mu coś powiedział. Niech Jezus będzie uwielbiony w tym mężczyźnie, w tym, co się wydarzyło i w tych osobach, które dały tą pracę i mieszkanie. Bądź, Panie, uwielbiony w tym, że mówisz do nas przez Pismo Święte, że dajesz nam uszy, abyśmy Cię słuchali.